Księga Izajasza, rozdział 62. Ze względu na Syjon nie będę milczał i ze względu na Jeruzalem nie spocznę, dopóki nie wzejdzie jak jasność jego sprawiedliwość i nie zapłonie jego zbawienie jak pochodnia. Te słowa Izajasz pisze w imieniu Boga. Bóg obiecuje, że nigdy nie zapomni o Izraelu, że będzie się starał o to, aby go doprowadzić do sprawiedliwości i aby osiągnął zbawienie. Wtedy ujrzą narody Twoją sprawiedliwość i wszyscy królowie Twoją chwałę i nazwą Cię nowym imieniem, które usta Pana ustalą. Kiedy te starania Boga zostaną uwieńczone powodzeniem, to wszyscy to zobaczą, wszystkie narody i ich władcy. Będziesz wspaniałą koroną w ręku Pana i królewskim zawojem w dłoni Twojego Boga. Już nie będą mówić o Tobie opuszczona, a o Twojej ziemi nie będą mówić pustkowie, lecz będą Cię nazywali moja rozkosz, a Twoją ziemię poślubiona. Izajasz porównuje Izrael do korony w ręku Boga i porównuje też do kobiety. Opuszczona to po hebrajsku azuba, a moje upodobanie to Hefsiba. Takie imiona nadawano kobietom w Izraelu. Także ten związek między narodem izraelskim a Bogiem jest tutaj porównany do związku mężczyzny i kobiety. Gdyż Pan ma w Tobie upodobanie, a Twoja ziemia zostanie poślubiona, bo jak młodzieniec poślubia pannę, tak poślubi Cię Twój odnowiciel, a jak oblubieniec raduje się z oblubienicy, tak Twój Bóg będzie się radował z Ciebie. Ten związek kiedyś zostanie zawarty, będzie taki jakby ślub między Bogiem a Izraelem i będzie to wielka radość. Na Twoich murach, Jeruzalem, postawiłem stróżów. Przez cały dzień i przez całą noc nigdy nie umilknął. Wy, którzy wyznajecie Pana, nie milczcie. No być może tymi stróżami są ludzie oddani Bogu. Tutaj Izajasz pisze o nich tak, że można się domyślać, że tacy ludzie zawsze w Izraelu będą. I nie dajcie mu spokoju, dopóki nie odbuduje Jeruzalemu i dopóki nie uczyni go sławnym na ziemi. Izrael będzie prosił Boga o to, żeby Bóg mu odbudował Jerozolimę i uczynił go sławnym i w końcu Bóg wysłucha tych próśb. Pan przysiągł na swoją prawicę i na swoje mocne ramię. Już nigdy nie dam Twojego zboża na pokarm Twoim nieprzyjaciołom, a cudzoziemcy nie będą pili Twojego wina, przy którym mozolnie pracowałeś. Lecz ci, którzy zbierają zboże, sami je będą spożywać i wysławiać Pana. A ci, którzy zbierają wino, sami będą je pić w przedsionkach mojej świątyni. Wiele razy Bóg karał Izrael najazdami wrogów, którzy zabierali owoce pracy Żydom, ale zapowiada Bóg poprzez Izajasza, że to się skończy, że przyjdzie taki czas, kiedy już nie będzie w ten sposób karał swojego narodu. Przechodźcie przez bramy, gotujcie drogę ludowi, torujcie ścieżkę, usuwajcie kamienie, podnieście sztandar nad ludami. Oto Pan ogłosił aż po krańce ziemi. Powiedzcie córce syjońskiej, oto nadchodzi Twoje zbawienie, oto Jego zapłata idzie z Nim, a Jego nagroda jest przed Nim. Izrael będzie wywyższony nad innymi ludami, będzie uratowany. Tutaj jest mowa o zbawieniu i niekoniecznie chodzi tylko o zbawienie od kary za grzechy, ale też o uratowanie przed jakimiś ziemskimi nieszczęściami. Wszyscy zobaczą, że jest ten naród nagradzany przez Boga. I nazwą ich ludem świętym, odkupionymi Pana.
a Ciebie nazwą poszukiwaną, a nie miastem porzuconym. Koniec rozdziału 62. Dla wszystkich narodów kiedyś przyjdzie taki czas, że zobaczą, że rzeczywiście Izrael jest narzędziem Boga na ziemi, a Jerozolima jest miastem szczególnie przez Niego wybranym. Znowu widzę przygnębioną twarz, znowu widzę zasmucone oczy, zagubiony wśród codziennych spraw, z tysiącem problemów znowu walkę toczysz. Uśmiechnij się, gdyż ojciec patrzy z nieba i wie, wie czego ci potrzeba i chce, byś ty zaufał sercem mu. Już nie martw się, on z tobą jest na zawsze i kocha cię, i winy ci przebaczył, nie lękaj się. Cóż ci może się stać, ty Boga za ojca masz. Czegoś chciałeś ze wszystkich sił, tyle planów powiązałeś z tym, aż tu nagle mówisz straszny pech. Wszystko inaczej potoczyło się. Uśmiechnij się, gdyż ojciec patrzy z nieba i wie, wie czego ci potrzeba i chce, byś ty zaufał sercem mu. Już nie martw się, on z tobą jest na zawsze i kocha cię, i winy ci przebaczył, nie lękaj się. Cóż ci może się stać, gdy Boga za ojca masz? Tyle pragniesz, tak byś wiele chciał, gonisz szczęście, co ci wciąż ucieka, krzyż codzienny chciałbyś rzucić sam. Złościsz się, a Bóg na ciebie czeka. Uśmiechnij się, gdyż ojciec patrzy z nieba i wie, wie czego ci potrzeba i chce, byś ty zaufał sercem mu. Już nie martw się, on z tobą jest na zawsze i kocha cię, i winy ci przebaczył, nie lękaj się. Cóż ci może się stać, gdy Boga za ojca